Do jakiego ogromnego zamieszania doszło w TVN? Czy Hubert Urbański zrezygnował w ostatniej chwili? Jakie sensacyjne szczegóły pojawiły się w sieci? Czy popłoch w TVN stał się faktem? Jako komentarz powiem, że takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Hubert Urbański, który wkrótce miał zostać nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN i lada dzień miał wejść na antenę, w ostatniej chwili wycofał się z programu i pokrzyżował plany dyrektor programowej stacji Lidii Kazen. Znamy okoliczności tej zaskakującej sprawy. Od kilku miesięcy w Dzień Dobry TVN trwa wielka rewolucja personalna, która miała podbić wyniki oglądalności i zachęcić widzów do oglądania porannego pasma. Po zwolnieniu starej ekipy, w tym Małgorzaty Rozenek czy Filipa Hajzera, szumnie zapowiadano nową parę prowadzących. Lidia Kazen, dyrektor programowa stacji, zapowiadała, że nowy duet gospodarzy zadebiutuje na ekranie już w listopadzie. Show News pierwszy poinformował, że pod uwagę brany jest Hubert Urbański, co oficjalnie potwierdził TVN. Choć od listopada Urbański miał dołączyć do zespołu, informator zdradza, że prezenter zrezygnował z atrakcyjnej posady. Decyzja o zatrudnieniu Urbańskiego zapadła i wyznaczono już datę debiutu nowej pary. Ostatecznie miała mu partnerować Dagmara Kaczmarek-Szałkow. W ostatniej chwili Hubert zmienił zdanie i oświadczył, że jednak nie wystąpi, zdradza osoba z Dzień Dobry TVN. Wszyscy w redakcji zastanawiają się, dlaczego Urbański nagle się wycofał. Krążą pogłoski, że nie spodobała mu się współprowadząca. Wycofał się w momencie, kiedy zdecydowano, że ma prowadzić z Dagmarą. Z Dorotą Gardias byliby o wiele lepszym duetem. Lidia Kazen wybrała jednak Kaczmarek-Szałkow, która na próbach wypadła przeciętnie. To Hubert ciągnął całość swoją osobowością, zdradza źródło. Po decyzji Huberta Urbańskiego panuje spore zamieszanie. Nowa para miała zadebiutować w listopadzie, a poza Urbańskim nikt nie zrobił większego wrażenia. Produkcja ma problem, wciąż trwają poszukiwania nowej pary. Rozpisują scenariusze dni próbnych dla kolejnych osób, słyszymy. Kogo zamiast Huberta Urbańskiego chcielibyście zobaczyć na kanapie Dzień Dobry TVN? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.